Japończycy gonią nas. Maciek, powodzenia. Ależ ma teraz mocny wiatr pod narty. 2 metry na sekundę ma Maciek. Proszę zobaczyć, jak go niesie i trzyma wysoko. I jak daleko ląduje Maciek. Znakomite warunki, świetny lot. Tak naprawdę 130,5 metra Maćka Kota. Odjętych w tej chwili 18 punktów aż, a więc 10 metrów w przeliczeniu na odległość. Taką stratę z powodu zbyt dobrych warunków ma Maciej Kot. Noty od sędziów od 17,5 do 18,5 punktu. 18 punktów odjętych, a więc dokładnie 10 metrów, bowiem 1 metr na tej skoczni to 1,8 punktu. No, czyli w sumie uzyskał taką samą odległość, jak, znaczy punkty, jak Japończyk, bo lądował reprezentant Japonii 10 metrów bliżej. Jeden z tych, który w tym sezonie wygrywał, pamiętamy, w Engelbergu pierwsze i trzecie miejsce, 15 miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata. Jan Ziobro. Wielki doping publiczności, będzie dobry skok, bardzo dobry skok Janka Ziobry. Bardzo dobry skok, to jest jeden z dłuższych, jakie do tej pory oglądaliśmy. Lądowanie troszeczkę zachwiane, ale nie zmieni to za bardzo oceny sędziowskiej. Noty po 18,5 punktu, 133 metry, a więc kolejny powyżej 130-metrowy skok podczas pierwszej serii. Odjęte 6,6 punktu za wiatr. No i trzeba powiedzieć, że to był bardzo dobry skok reprezentanta Polski. Za chwilę zobaczymy, które to będzie dawało miejsce, ale będzie to miejsce, myślę, dosyć wysokie, nawet być może pierwsze. Czy tak będzie? Jan Ziobro pierwszy o 0,4 punktu wyprzedza Michaela Hajbeka. Brawo! Kamil Stoch! Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wygrane w tym sezonie konkursy w Titisee-Neustadt, w Engelbergu. Miejsca na podium w Engelbergu, w Titisee-Neustadt, w Innsbrucku. Ostatnio troszeczkę może słabiej, ale tutaj, przed własną publicznością na polskiej ziemi, mamy nadzieję, że będzie dobry skok Kamila. Bardzo dobry, znakomity, bardzo daleki, odrobinę zachwiany przy lądowaniu, ale to jest świetna odległość. Noty sędziowskie oczywiście, nie było telemarku, na szczęście nie było podpórki. Noty sędziowskie będą niższe, ale 134,5 metra, 2,5 metra dalej niż przed momentem Gregor Schwierenzauer. Tyle, że odjętych 8,2 punktu, no ale o to będzie... 1,1 więcej ma odjęty Kamil od Gregora Schwierenzauera. Chyba słabsze noty. Noty, tak, oczywiście. Gregor miał 19,18,5. No teraz, widzieli państwo reakcję Łukasza Kruczka. Rozłożył ręce, wkurzony Łukasz Kruczek, 16,16,5 to lądowanie Kamila. I na którym miejscu będzie w tej chwili Kamil po pierwszej serii? Na pewno Polak. Poprawi pozycję naszego zawodnika i to znacznie. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Wczoraj skakał znakomicie. Ten drugi skok powinien być dużo lepszy i chyba będzie dużo lepszy. Tak jest, to będzie świetny, znakomity skok Kamila. Brawo! Brawo dla Kamila. No tak jak się spodziewałem, jak mówiłem na zakończenie pierwszej rundy, nic nie pozostało jak walczyć. 134,5 metra, a więc poprawia rekord skoczni, który odebrali mu tutaj w pierwszej rundzie Freund i Kasai, skacząc po 133 metry, a teraz 134,5 metra. W pięknym stylu. Jest znowu nota marzeń, 20 punktów od polskiego sędziego. Pozostałe noty po 19,5 punktu. No trafił na mocny wiatr pod narty, będzie miał odjęty 12 punktów, za to Kamil Stoch, no ale odległość znakomita, noty sędziowskie znakomite. O, jestem przekonany, że długo jeszcze Polak będzie stał w miejscu przeznaczonym dla lidera, bo w tym momencie nad Nagliczem ma 18,8 punktu przewagi. Pierwszy skok świetny, 147 metrów, wysoko oceniony przez sędziów, miał niezłe warunki, teraz prawdopodobnie trochę gorsze, ale liczymy na to, że właściwy timing, dobre pchnięcie na progu da dobry wynik reprezentanta Polski, tak jest!
Brawo, Kamil! O brawo! Znakomita próba finałowa reprezentanta Polski. Pierwszej serii, przypomnę, 147 metrów. Teraz 145 metrów, a więc znakomity wynik. Dalej od niego lądował tylko Jurij Tepes w rundzie finałowej. Znakomite te snoty. 19,5 punktu od dwóch sędziów. 3,19. Będzie miał wprawdzie odjęte 4,4 punktu, no ale będzie liderem konkursu, a więc kolejne podium Kamila Stocha. Brawa dla Kamila Stocha za ten wspaniały skok. No mówiliśmy o tych prawidłowościach, o tych analogiach do wczorajszego konkursu. No nie mielibyśmy też nic przeciwko, aby ta analogia powtórzyła się, jeśli chodzi o zwycięzcę. Kamil Stoch na razie zdecydowanie prowadzi 271,4. Już nie wieje tak mocno. W tej chwili te warunki pozwalają daleko skakać. Kamil Stoch, 129 metrów w pierwszej serii, 135,5 musiałby skoczyć. Stać go na to, by poszybować daleko, by znaleźć się w ścisłej czołówce. Proszę zobaczyć, jak daleko ląduje Kamil Stoch. Ależ kapitalny konkurs w wykonaniu biało-czerwonych. Jaka to jest odległość? 137,5 metra. Tak daleko nikt w tym konkursie jeszcze nie skoczył. To jest atak na pierwsze miejsca w dzisiejszym konkursie w wykonaniu Kamila Stocha. Bardzo wysokie noty, same dziewiętnastki, jedna 19,5, do tego 9 punktów dodanych za wiatr, minus 7,3 będzie prowadził Kamil Stoch. Na drugim miejscu będzie Klemens Murańka. Pięknie, brawo, 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 rewelacyjny występ Kamila Stocha. Popatrz, Marek, na noty. No znakomite, rzeczywiście, ale styl był przepiękny, odległość rewelacyjna, no i oczywiście prowadzenie dosyć wyraźne, prawie 9 punktów przewagi Kamila. Trenerzy mają te same monitory, które ma Miran Tepes. Jest zielone światełko, no i Kamil, 137 metrów, 138,5 teraz, by walczyć z Gregorem Schlierenzauerem. Kamil Stoch w powietrzu, piękna sylwetka, znakomicie! Brawo, ależ kapitalny skok Kamila Stocha. To jest to, o czym mówił Kamil. Potrzebuje paru spokojnych skoków na treningu. To, co udało się zrobić w Zakopanem. I efekty są natychmiastowe. 141,5 metra. Jakżeż on fantastycznie się cieszy. No i będzie prowadził, będzie liderem. To jest sygnał wysłany do rywali. Ja, mistrz świata, ze mną musicie się liczyć. Na każdej skoczni jestem niebezpieczny. Pięknie, stylowo. Jest 20 od jednego sędziego na pierwszym stanowisku. Erik Stalut, niemiecki sędzia, na 20 punktów ocenił skok Kamila Stocha, no ale trudno się dziwić, to jest czysta perfekcja. No i to jest, proszę Państwa, dobra wiadomość, bo to jest najlepszy w tym sezonie wynik Kamila. Do tej pory 10 miejsce było najlepszym rezultatem naszego mistrza. Teraz wiadomo, że będzie liderem. Fantastyczne oceny, jak najbardziej zasłużone. Brawo, brawo dla Kamila. Jest oczywiście na pierwszym miejscu reprezentant Polski. Po raz piąty w karierze stanął na drugim miejscu. Zwycięzca kwalifikacji, 141 metrów. Jest ten luz, jest ta swoboda i jest ten piękny skok, jaki bardzo byśmy chcieli oglądać za każdym razem. Brawo, Kamil. No, Titize Neustadt, ta skocznia, podobnie jak Klingenthal, również i tam służy. Przecież wczoraj, pamiętamy, ta znakomita walka. Przegrał tylko z Tomasem Morgensternem, a dzisiaj 142, dwie dwudziestki, jedna 19,5 i dwie dziewiętnastki, ależ wysoko oceniony Kamil, bowiem no był to genialny skok. Tak jest, wczoraj jedna dwudziestka, dzisiaj dwie dwudziestki. Najwyżej oceniany ze wszystkich skoczków w tych konkursach Titize Neustadt, reprezentant Polski, musi być liderem, bo uzyskał taką samą odległość jak Simon Amann, ale miał dużo wyższe noty. Józef Slawik, Marek Siderek, tych dwóch sędziów oceniło skok Kamila. No, no te marzeń dostał Kamil, dwie dwudziestki. Jest pierwszy o 5,7 punktu przed Piotrem Żyłą. Wczorajszy zwycięzca, wicelider Pucharu Świata, Kamil Stoch. 10 wygranych pucharowych zawodów. Świetna forma, 147 w serii próbnej. Polak już w powietrzu. No i teraz leć Kamil jak najdalej. Dobrze to wygląda, ładnie wylądowany skok. Pięknie, stylowo skacze Polak. I daleko. Brawa dla Kamila Stocha.
Wiatr miał lekko podnarty, 0,6 metra na sekundę. Będzie miał odjętych 6,9 punktu, ale spójrzmy na odległość. 147 metrów. To zdecydowanie najdłuższy skok w tej pierwszej serii zawodów. Ale szybko policzmy w pamięci. 5,5 metra dalej wprawdzie od Severina Freunda, co oznacza ponad 8 punktów. Tyle, że będzie miał odjętych 8,2, a Freund miał dodane 1,7, ale noty dla Polaka bardzo wysokie. 2 po 19,5, 3 19, bardzo zbliżone będą łączne noty Severina Freunda i Kamila Stocha. Czy Polak będzie liderem? Chyba tak. Poczekajmy moment. Tak jest. Tak, świetnie. 19, 19,5 punktu. A teraz Krzysztof Biegun, rewelacja letniego Grand Prix, piąte miejsce w generalnej klasyfikacji. No i zobaczymy, jak debiutując tej reprezentacji się spisze. Daleko! Fantastycznie, fantastycznie! Wczoraj czekałem na Łukasza Kruczka, żeby podał kto czwarty. Maciek Kot był zaniepokojony. Tymczasem 141 metrów. Krzysztof Biegun, w jakim stylu! Tutaj przeżegnał się przed tym skokiem i opatrzność no pomogła mu na pewno. W każdym razie miał głębokie przekonanie, wiarę, że trzeba daleko skoczyć, potwierdzi to swoje miejsce. Mówiłem o tym, że się kapitalnie zaprezentował w lecie. 290 punktów, piąta lokata, wyżej niż Maciej Kot, niż Kamil Stoch, niż Janek Ziobro, niż pozostali, którzy punktowali. Jest na razie fantastycznie, proszę Państwa. Skoków poprawnej techniki niedługo będą także budowane. Krzysztof Biegun. Na razie nie ma jeszcze zielonego światełka, teraz jest. No i popatrzmy, pierwszy z Polaków w dzisiejszym konkursie rozpoczynającym nowy sezon. Krzysztof Biegun. Oraj, 141 metrów w drużynie i teraz daleko również, kapitalnie. Ponad 140. I tak wylądowane, czysto, pięknie, ależ fantastycznie. Łukasz Kruczek i Maciusiak zachwyceni. 142,5 metra. Mocni jesteśmy i tego się będziemy trzymać. Wiatr miał wprawdzie podnarty ponad metr na sekundę. Odjętych aż 11,7 punktu, ale jakie noty, proszę Państwa. 2,19, 3 po 2,18,5, 1,18. Warto popatrzeć na ten skok jeszcze raz z takiego dosyć ciekawego ujęcia kamery. Popatrzmy, Włodek, na lądowanie. No był telemark, troszeczkę go przechyliło na lewą ale stronę. Mocne nogi. Daleko lądował. To jest w sumie debiutant. On w zeszłym roku miał jeden start w Oberstdorfie, 30. Zakwalifikował się do 30. Tutaj rozpoczyna imponująco, jak kozak sportowy. 142,5 metra. Wysoko zawiesił poprzeczkę Tom Hilde, ale miejmy nadzieję, że Klemens się tym nie zdeprymuje, że skoczy jeszcze lepiej niż to było w serii próbnej. Klemens Murańka, taka sama prędkość na prągu jak reprezentanta Norwegii. Jakiś daleki lot, ależ niesamowicie, niesamowicie. No, huknął jak z armaty Klemens Murańka. Naprawdę 141,5 metra, przypomnijmy, rekord tego obiektu 143,5 Sigurda Petersena z 2003 roku. No i to jest bardzo mocny cios wyprowadzony przez Klemensa Murańkę, kapitalnie. To lądowanie oczywiście pozostawia dość sporo do życzenia. Tutaj Kacper Skrobot i z prawej strony znikający Grzegorz Sobczyk. No i Klemens Murańka. On objął prowadzenie o 5,6 punktu. Wyprzedza Toma Hildego. Ma także w granicach 0,6 wiatr podnarty. Będzie miał trochę więcej odjęte. Musi skoczyć daleko powyżej. I jest powyżej 140 metrów, ależ piękny skok, nienaganny, pozycja dojazdowa od początku przyjęta znakomicie, 145 metrów, tyle ile skoczył kiedyś Krzysztof Miętus, tyle ile wczoraj podczas kwalifikacji, ale wtedy podparty skok Kamila Stocha
To są najdłuższe skoki Polaków, Klingenthal, ale ten niezwykle ważny, zobaczymy, powinniśmy wyprzedzić Japończyków, będzie miał większą stratę, bo ostatecznie ten wiatr pod narty był mocniejszy, 0,8 metra na sekundę, a więc będzie odjęte 8,3 punktu, noty niższe, tam po 18,5-19, tutaj po 17, 1,19, ale zadowolony Piotr Żyła i prowadzimy przed Japończykami o 6,5 punktu. No i Kamil, 131 metrów w pierwszej serii, znakomity skok, sporo punktów odjętych, wicelider 3,2 punktu za Severinem Freundem, o 5 punktów, o 4,9 wyprzedzał Gregora Schwierenzauera. Patrzy Łukasz Kruczek na wiatr, on tam ma dokładnie na monitorze wskaźniki, proszę zobaczyć jak to się w tej chwili układa, te podmuchy są mocne, dochodzące do 5 metrów na sekundę. Jaka będzie decyzja Mirana Tepesza? Czy dostanie zielone światło Kamil Stoch? Jest zielone światło. No i popatrzmy na skok Polaka. 132 metry musiałby skoczyć w tej chwili Kamil Stoch, by pokonać Gregora Schwierenzauera. Czy jest to lot po 10. miejsce na podium? Ależ on odpalił teraz z progu. Niewiarygodnie daleko. 131 metrów w pierwszej serii, a teraz 134,5, a więc tylko metr bliżej od rekordu skoczni. Coś niewiarygodnego. Minus 13 punktów, ponad 1,5 metra. I jest 21 i druga 20. No od kanadyjskiego szkoleniowca, od Shinji Tanaki i od kogo? Od sędziego niemieckiego Joachima Lessera, ale jak najbardziej zasłużenie. Dwie 20, 3 razy 19,5. Tak skacze dwukrotny mistrz olimpijski. Brawo! Najwięcej odjętych punktów za wiatr 13. Ten wiatr metr i 1,5 metra na sekundę. No ale to nie ma większego znaczenia. Kamil ma bardzo wyraźną przewagę. Prawie 11 punktów nad Gregorem Schwierenzauerem. Jest podium. Kolejne podium reprezentanta Polski. Przepiękny, bardzo daleki. Najdłuższy skok, jak Sebastian powiedział, tylko metr bliżej niż rekord skoczni Andreasa Witkelsla. Jan Ziobro po pierwszej serii prowadzący. Świetny skok, 130, ba, świetny, znakomity. 134 metry, teraz 136, musi skoczyć. Polak już na pewno wygrał konkurs, do tego nie ma wątpliwości, ale szybuje Jan Ziobro! Skoczył, skoczył, poleciał znakomicie i wygrywa pierwszy w karierze konkurs Pucharu Świata. To jest jego skocznia. Od początku skakał tutaj rewelacyjnie. Wyrównany rekord skoczni. 141 metrów. Dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach. Takiej sytuacji w historii polskich skoków jeszcze nie mieliśmy. Niesamowite. No wytrzymał presję wspaniale. Naprawdę jestem pełen uznania dla tego chłopaka. Trudne warunki. 0,7 metra na sekundę. Wiatr z tyłu skoczni. Oto lądowanie oczywiście nie najlepsze. Noty niezbyt wysokie, no ale odległość 141 metrów, wyrównany rekord skoczni Simona Amana, Jana Ahonena. To jest niesamowite. Kamil Stoch, Jan Ziobro i proszę państwa, jaka jest końcowa sytuacja? Jest Jan Ziobro, Krzysztof Biegun, wielkie zaskoczenie w Klingenthal. Teraz Jan Ziobro, pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata.